Witam na naszych rozmowach dotyczących polityki międzynarodowej, gdzie razem z panem Krzysztofem Balińskim komentujemy to, co się dzieje w Polsce, to, co się dzieje przede wszystkim na świecie. A dzisiaj będziemy rozmawiać na temat obecnego konfliktu między Armenią a Azerbejdżanem. Wcześniej przed naszym nagraniem rozmawiałem z panem Krzysztofem i pan Krzysztof jasno i wyraźnie powiedział, że jest to konflikt cywilizacji. Tak, jest to konflikt, który ma takie podłoże cywilizacyjne. Otóż, a dlaczego o tym konflikcie mówimy? Jaki on ma związek z Polską? Otóż jednoznacznie nasi politycy, nasza dyplomacja, nasi geostratezy, którzy kręcą się wokół partii PiS, jednoznacznie opowiedzieli się po stronie, w tym konflikcie, po stronie Armenii. Przy tej okazji przypomina się podejście do tego typu konfliktów także poprzednich ministrów spraw zagranicznych, zarówno w rządzie PiS, jak i w rządzie Platformy Obywatelskiej. Krótko mówiąc, z tych wszystkich wypowiedzi, ocen, analiz wynika, że Polska stoi w tym konflikcie po stronie Azerbejdżanu, czyli po stronie Turcji. A bo pan powiedział wcześniej, że po stronie Armenii Polska stanęła. Nie stanęła, przepraszam, jeżeli tak powiedziałem, to odwołuję to. Stanęła wyraźnie po stronie Azerbejdżanu, czyli po stronie Turcji, która dostarcza broń Azerbejdżanowi. Mało tego, która dostarcza także islamistów walczących w Syrii, którzy za pośrednictwem wywiadu tureckiego są transportowani do Azerbejdżanu, czyli na granicę Nagornego Karabachu. Ja bym się wrócił na chwilę do czasów takich troszeczkę wcześniejszych, a mianowicie do tego, jak Platforma Obywatelska w Polsce rządziła i pani Ewa Kopacz powiedziała, że Polska będzie ambasadorem Turcji w Unii Europejskiej. Czy można powiedzieć, że to było takie bardzo buńczuczne i górnolotne stwierdzenie? Nie, przede wszystkim nie było buńczuczne, chociaż i takie było. Przede wszystkim było głupie. Bo jak można być ambasadorem Turcji w Unii Europejskiej, kiedy w tym samym czasie Turcja otworzyła swoje granice z Unią Europejską i przeganiała uchodźców z Bliskiego Wschodu, w tym także islamistów, czyli terrorystów bliskowschodnich, do Europy, na Bałkany, a później do Niemiec. To samo mówił minister spraw zagranicznych, ówczesny minister spraw zagranicznych w rządzie pani Kombacz, a mianowicie pan Grzegorz Schetyna, który też jakieś przedziwne, nie chcę tutaj cytować jego, przedziwne snu analizy, że Turcja jest przyjacielem Polski od wieków, że kiedyś sułtan turecki wydał jakiś edykt ułatwiający handel polsko-turecki. Tak, było. Tymczasem wiemy z doświadczenia, wiemy z historii, wiemy wreszcie do diabła z książek, z trylogii Henryka Sienkiewicza, że stosunki polsko-tureckie były na przestrzeni wieków zawsze konfliktowe i wrogie. Tak, jeszcze tam wspomniano o Ibrahim ibn Jakubie. Tak, na przykład też argument bardzo często. Właśnie taki paralelny argument do wypowiedzi Schetyny, który jest używany wobec Arabów, wobec państw arabskich, który ma świadczyć o tym, że te stosunki były bardzo dawne, że mają już 1000 lat. I właśnie dla uzasadnienia takiego stanowiska mówi się o tym, że pierwsze relacje dotyczące stosunków polsko-arabskich pochodzą od kupca arabskiego Ibrahima ben Jakuba.
Tymczasem Ibrahim ben Jakub to nie był Arabem, tylko był kupcem żydowskim z Hiszpanii. Po drugie, nie zajmował się handlem polsko-arabskim, ale przybył tutaj do Polski po niewolników słowiańskich, których transportował, przewoził do Pragi. Tam byli oni odpowiednio obrabiani i później transportowani do Hiszpanii i do krajów arabskich Afryki Północnej. Więc po prostu takie mamy argumenty i taką mamy politykę zagraniczną naszych ministrów spraw zagranicznych, byłych i obecnych. Pan wspomniał o tym konflikcie cywilizacyjnym, ale tak powierzchownie patrząc się na obecną Turcję, to mamy takie głębokie przeświadczenie o tym, że jest to państwo świeckie, że doszło w Turcji do pewnych przemian społecznych, gdzie odrzucono właśnie ten radykalizm religijny i Turcja jest tą wyspą na terenie, wśród tych krajów islamskich, raczej nie tyle, że krajów islamskich, ale właśnie w tym rejonie, które jest najbardziej takie laickie. Ale w pewien sposób pan osobiście to podważa, że to nie jest prawda. Ja to podważam. Takie wrażenie nie tylko polscy dyplomaci, ale i my Polacy możemy mieć z naszych, w ślad za naszymi podróżami, czy w czasami spędzanymi w Turcji. Otóż Turcja to nie jest Istanbul. Tam, gdzie my jeździmy i spędzamy wakacje. Turcja to jest Anatolia. Anatolia to jest rejon, ludzie głęboko religijni, bardzo często w dużym zakresie wyznający islam ten radykalny, polityczny. Przekonać się obecny władca, sułtan Turcji, Erdogan, jest w ogóle wychowankiem skrajnie islamistycznych, radykalnych ugrupowań szkół religijnych, związanych z braćmi muzułmańskimi w krajach arabskich, w Egipcie na przykład. I o tym, że tak jest, to przekonali się już o tym Niemcy. Bo w 1980 roku miał miejsce pucz wojskowy wobec właśnie rządu islamistów w Turcji. I co zrobił ówczesny kanclerz Niemiec Schmidt? Otóż przyjął w Niemczech kilkadziesiąt tysięcy uchodźców z Turcji, którzy w większości okazali się islamistami, a nawet wprost terrorystami. W kilka miesięcy po przyjęciu w Niemczech tej wielkiej fali uchodźców związanych z puczem wojskowym okazało się, niemieckie służby wywiadowcze podliczyły, że na terenie Niemiec przybywa 57 tysięcy islamistów, z tego 7 tysięcy osób, islamistów, którzy są, za którymi wystosowano listy gończe, którzy byli odpowiedzialni za mordy na tureckich właśnie cywilach. Tak to w tej chwili wygląda. I takimi właśnie oświadczeniami i Schetyny, i Kopacz, ale nie sięgamy ich tak daleko. Tego typu oświadczenia są też autorstwa ministra, do niedawna ministra spraw zagranicznych, Waszczykowskiego, który też mówił o tym, że Turcja jest naszym sojusznikiem w NATO, że Turcja pomoże nam sprzeciwiać się Putinowi i polityce Putina, nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale także tutaj w tej części Europy. Krótko mówiąc,
Waszczykowski, głównie Waszczykowski, rzucał hasło, może nie dosłownie, ale ja to tak zinterpretowałem, Polak, Turek, dwa bratanki. Tutaj, jeżeli już przechodzimy do kwestii dotyczącej konfliktu azersko-ormiańskiego, to mamy pewien wyraźny podział, mianowicie jest Rosja, która popiera Armenię i mamy Turcję, która popiera Azerbejdżan i nasze obecne elity rządzące stają jasno i wyraźnie po stronie właśnie Azerbejdżanu, czyli występują przeciwko społeczności ormiańskiej, która jest też społecznością chrześcijańską i argumentuje się to głównie tym, że jest to pewne starcie, jest to pewne przeciwstawienie się pewnym zapędom takim inwazyjnym ze strony Rosji, że może nie ujęto tego, że to jest taka walka o polską suwerenność, ale jest to zatrzymanie tej ekspansji rosyjskiej na tereny właśnie Kaukazu. No właśnie, i tu leży pies pogrzebany, dlatego że po pierwsze w tym podejściu naszej dyplomacji do konfliktu widać wielki brak rozeznania sytuacji. Po pierwsze, wcale Rosja nie jest takim wielkim sojusznikiem i obrońcą Ormian. Podejście Rosji do Ormian jest i do Armenii jest dwuznaczne. Nie zapominajmy bowiem, że sojusznikiem Rosji jest Azerbejdżan, że w Azerbejdżanie Rosjanie mają wielkie interesy, że Rosjanie są głównym dostawcą broni dla Azerbejdżanu. Tymczasem Armenia, jeżeli Putin nie spogląda na nią w kategoriach przez pryzmat podziałów cywilizacyjnych, jest dla Rosji krajem mało znaczącym. Nie ma tam na przykład zasobów ropy naftowej. Jest to kraj biedny, który nie jest w stanie zapłacić za broń rosyjską. Tymczasem druga strona, Azerbejdżan, zainwestowała wszystko, przepraszam, Azerbejdżan ma sojusznika, Turcję, który w Azerbejdżan zainwestował wszystko, tak jak powiedziałem, dostawy broni i dostawy islamistów, terrorystów z Bliskiego Wschodu. Dlatego też po prostu podchodząc do konfliktu armeńsko-azerbajdżańskiego, nie możemy patrzeć na niego przez pryzmat podejścia do Rosji, ale trzeba spoglądać na to przez pryzmat cywilizacyjny, że po prostu w przypadku Armenii mamy do czynienia z krajem chrześcijańskim. Jest to w ogóle pierwsze państwo chrześcijańskie w dziejach ludzkości, ponieważ to w Armenii powstało bodajże w VI wieku królestwo, właśnie królestwo chrześcijańskie. I dlatego dla mnie spojrzenie na ten konflikt powinno być podyktowane przede wszystkim spojrzeniem cywilizacyjnym, przede wszystkim tym, że jesteśmy z Armenią w pewnej wspólnocie cywilizacyjnej, a mianowicie w cywilizacji chrześcijańskiej. I ubolewać należy, że w polityce zagranicznej, w spojrzeniu na wydarzenia na świecie, w spojrzeniu na relacje z Turcją, dyplomacja pisowska, czy w ogóle PiS nie patrzy na to właśnie takim spojrzeniem cywilizacyjnym. To niech pan wytłumaczy w takim razie, dlaczego, jak wcześniej pan wykazał, Armenia ma dość dobre relacje z Rosją, Armenia ma relacje gospodarcze z Rosją, Turcja popiera też Azerbejdżan, to można powiedzieć, że ta Armenia jest pozostawiona samemu sobie.
I właśnie na czym to polega, że tak naciska się, tak się przedstawia właśnie w mediach, na arenie międzynarodowej to, że Armenia jest tym jakby za Armenią, za Ormianami stoi Rosja. Na czym to polega? Więc ja bym to tak szeroko nie mówił, że to jest przedstawiane w mediach międzynarodowych. To jest przedstawiane w mediach polskich i w mediach izraelskich, a propos. I na ten temat też możemy kilka zdań powiedzieć. Czy Armenia jest Dlatego, zostawiona? że my w naszej polityce zagranicznej i w mediach pisowskich, w takich jak Gazeta Polska, jesteśmy zafiksowani na punkcie Putina. Putin decyduje o wszystkim, co robimy. Putin broni nas, prawda, przed islamistami. Putin staje po stronie Armenii, a w związku z tym Turcy bronią nas przed Putinem. To jest tego typu schemat myślowy, a w tym schemacie myślowym nie ma rzeczy zasadniczej, która powinna jakby zadaniować polską politykę zagraniczną. Spojrzenie cywilizacyjne, że Polska jest krajem chrześcijańskim, że podejście Niemiec, Unii Europejskiej, czy podejście chociażby nawet organizacji żydowskich do Polski jest podyktowane właśnie tym, że Polska jest krajem chrześcijańskim i trzeba doprowadzić do tego, żeby przestała tym krajem chrześcijańskim być. Tymczasem my, chociażby w podejściu właśnie do Turcji, w podejściu konfliktu azersko-ormiańskiego, tego czynnika w ogóle nie bierzemy pod uwagę. Ja myślę, że mamy tutaj na Bliskim Wschodzie do pewnego konfliktu, który będzie trwał. Zresztą trzeba wspomnieć o tym podłożu takim historycznym, mianowicie ta słynna rzeź Ormian z okresu I wojny światowej, gdzie jest to pewna rana, która do teraz nie została zagojona, a cały czas jest w pewien sposób rozdrapywana. I moje już ostatnie pytanie jest takie, jaki jest plan pozytywny na to, co się dzieje właśnie na terenie objętym tą wojną? Czy to skończy się kolejną eskalacją tego konfliktu, czy jest jakieś rozwiązanie na załagodzenie tego sporu? Ja bym jeszcze tylko dodał taki element, że ta wspólnota cywilizacyjna, to, że Armenia i Polska są kraje chrześcijańskie, to do tego jeszcze dorzucić możemy wspólne elementy historii. Bo tak jak Armenia, tak i Polska była poddana Holokaustowi. Tak. Polska podczas II wojny światowej, a Armenia niedużo wcześniej, bo na początku XX wieku. Otóż w 1916 roku na terenach północnej Turcji, czyli na terenach dawnej Armenii, miała miejsce rzeź chrześcijan, rzeź Ormian. Ówczesne władze tureckie wymordowały 1,5 miliona Ormian, a 100 tysięcy Ormianek, chrześcijańskich Ormianek, wcieliły do tureckich haremów. I też na ten aspekt wspólnej historii polsko-ormiańskiej u nas nie zwraca się uwagę. Ponadto dorzućmy do tego wkład Ormian żyjących na terenach dawnej Rzeczpospolitej i żyjących jeszcze do dziś w Polsce, że ten wkład był niezwykle duży. Że mieliśmy cały szereg uczonych, lekarzy, filozofów, biskupów pochodzenia ormiańskiego, których wkład w kulturę Polski był olbrzymi. Dziś mamy księdza Isakowicza Zaleskiego, Dokładnie. który, jak wiemy, w kwestiach tyczących interesu Polski, kwestiach tyczących tutaj naszej cywilizacji chrześcijańskiej w Polsce, ma głos niezwykle
donośnie brzmiące. No i można powiedzieć, że jest tym samotnym, niestety, rycerzem, który walczy o prawdę też w naszej polityce wewnętrznej, polityce polskiej. I jeszcze bym prosił o odpowiedź na pytanie, czy jest jakiś plan pozytywny na niedopowodzenie do eskalacji tego konfliktu? Niestety nie ma takiego planu pozytywnego, przynajmniej z naszej strony. Wracając do księcia Isakowicza Zalewskiego, gdy wyraził w jednym z wywiadów taki nieśmiały pomysł, myśl, że powinniśmy się właśnie z tych względów cywilizacyjnych, wspólnotę religii, wyznania, cywilizować, solidaryzować się z Ormiańczykami, to został solidarnie zaatakowany przez wszystkie formacje polityczne w Polsce. I przez wszystkie media, w tym także media pisowskie. Więc ze strony Polski ja nie widzę żadnej zmiany podejścia do tego, do konfliktu azersko-ormiańskiego. Jedyna nadzieja to jest w takich krajach jak Francja, która wyraziła solidarność z Armenią. Być może jest to solidarność koniunkturalna, ponieważ w tym samym czasie doszło do wielkiego zaognienia stosunków francusko-tureckich na Morzu Śródziemnym, w odniesieniu do sytuacji na Morzu Śródziemnym, w odniesieniu do sytuacji w Libii. Ale jest jak jest. Francja wyraziła solidarność z Armenią i wydaje się, że Armenii nie opuści. Podobnie było stanowisko Kongresu Amerykańskiego. Otóż w Kongresie Amerykańskim, Kongres Amerykański kilka tygodni temu podjął rezolucję solidaryzującą się właśnie z Armenią i z Ormiańczykami. Tak by to na dzisiaj wyglądało. Ale generalnie sytuacja Ormian, a szczególnie Ormian żyjących w Nagórnym Karabachu, jest sytuacją nie do pozazdroszczenia, a nawet i sytuacją tragiczną. Myślę, że będziemy jeszcze na pewno spoglądać na to, co się dzieje na Kaukazie, też co się dzieje na Bliskim Wschodzie, bo są to tematy, które będą poruszane właśnie w rozmowach z panem Krzysztofem Balińskim. A teraz serdecznie Państwu dziękuję w imieniu moim oraz pana Krzysztofa za oglądanie naszych rozmów na temat spraw międzynarodowych. Polecamy się pamięci przy subskrybowaniu, klikaniu, lajkowaniu naszych programów oraz obserwowaniu naszego profilu na Facebooku, na profilu kapitalbook.pl. Także dziękujemy za uwagę. Dziękuję.